Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji internetowej. Witam dzisiaj w środę, 22 lutego, wyjątkową środę. Środę rozpoczynającą czas pasyjny. Słowo Boże, które dzisiaj jest do nas skierowane, wyjęte jest z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Od 16 wiersza czytamy tak. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Drogie siostry i bracia w Chrystusie, Środa Popielcowa rozpoczyna szczególny czas w roku kościelnym. Czas pasyjny. I może powinniśmy dzisiaj postawić sobie u progu tego czasu pytanie, jakie on ma znaczenie, czy też jakie powinien mieć znaczenie. Zdaje mi się, że niestety coraz mocniej zatracamy wyjątkowość tego czasu. No może jeszcze Wielki Tydzień, Wielki Piątek, to jest taki moment, kiedy zatrzymujemy się, kiedy troszeczkę inaczej przeżywamy. Ale tych 40 dni przed Wielkanocą zupełnie wtapia się w naszą codzienność. Dziś, nie wgłębiając się jednak w ocenę tego, jak przeżywamy czas pasyjny, spróbujmy powiedzieć sobie, jak powinniśmy go przeżyć. Kiedy przejrzymy media społecznościowe, to w wielu miejscach możemy znaleźć takie zapowiedzi: nie będę robił tego, nie będę jadł tamtego. Rusza taka wielka licytacja, start. Kto da więcej? Więcej postanowień, więcej wyrzeczeń, więcej lektur. Ale czas pasyjny dla chrześcijanina jest ważny i przez taką licytację gubimy jego smak. Nie chodzi przecież o niejedzenie słodyczy, o przeczytanie wielkiej ilości jakichś lektur nabożnych. Nie chodzi o tylko uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych. Przede wszystkim chodzi o moją relację z Bogiem, który umarł i zmartwychwstał. A cała reszta jest tylko dodatkiem. To ważne, ale dodatkiem. W tych społecznościowych mediach przeczytałem niedawno taką relację pewnej młodej kobiety. Trzymałam za rękę moją umierającą mamę. Obok stał mój tato. To wspomnienie jest dla mnie niezwykle silne. Nie tylko dlatego, że było ostatnim spotkaniem z moją ukochaną mamą, ale też dlatego, że zachowałam w nim spokój. Pozwolił mi ten spokój po prostu stać i trzymać za rękę. Bez słów, bez gwałtownego wybudzania mamy z agonii, bez lamentu. Kiedy wychodziliśmy z hospicjum, tata zapytał mnie, skąd miałaś tyle siły? Jednak tej nocy, gdy to wspomnienie wybudziło mnie ze snu, przyszły mi do głowy słowa, że ta scena z hospicjum to najpiękniejsze i najszczersze spoglądanie na krzyż, jakie przeżywałam w całym prawie 40-letnim życiu. Moja siła w hospicjum płynęła z relacji z kimś większym od mojego bólu, który mnie rozrywał i który do dziś wybudza mnie czasem w nocy. Wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowałam, miałam w sobie spokój. Nie potrafię tego wytłumaczyć po ludzku. Co to ma wspólnego z czasem pasyjnym? Zadam pytanie, a co ma czas pasyjny do niejedzenia czekolady, skoro pieniądze, które zaoszczędzimy na słodycze, wydamy na jakąś inną przyjemność? Co z tego, że pójdę do kościoła, skoro moje dziecko zostanie kolejny raz w domu samo?
Co z tego, że będę czytał nabożne lektury, skoro zostaną na poziomie głowy i nie dotrą do serca, więc i też nie przemieniają mojej codzienności. Patrzenie na krzyż to nie leżenie plackiem na kościelnej posadzce, ale to trzymanie za rękę cierpiącego, chorego, zagubionego. To modlitwa, w której koncentruje się nie na sobie i nie jest odklepaniem kolejnej formułki, ale to modlitwa, która prowadzi mnie do relacji z Bogiem, z sobą, z drugim człowiekiem. Jeśli po wyjściu z nabożeństwa zacznę krzyczeć na współmałżonka i chodzić obrażony, to słabo wpatruję się w śmierć Chrystusa, która daje mi najpiękniejszy przykład, co to znaczy nieść krzyż. Dlatego, drodzy, w tym rozpoczynającym się czasie pasyjnym chcę nam wszystkim życzyć wiele szczerości w przeżywaniu tego czasu, wpatrywaniu się w krzyż, czynieniu pokuty, ale wewnątrz, w głębi, w moim sercu. Amen.